Bądź mną. Piwniczak level 17. Oglądasz jak zawsze te chińskie bajki. Nie masz znajomych i wyzywają cię, że jesteś jakiś zboczony. Masz ochotę im wyjebać, ale tego nie zrobisz, bo jesteś tak chudy, że sobie te witki połamiesz. Idziesz na siłownię, żeby dokopać częściom napędowym roweru. Idziesz na siłkę, patrzysz i tam same Sebastiany, wojownicy Ortalionu, o kurwa JPG. Chcesz zrobić martwy, ale gdy go ciągniesz, po 2 minutach sam jesteś martwy. Mówisz, że jebać, więc postanawiasz iść uczyć się kung fu i zajebać temu frajerowi skutaratę. Trenujesz w chuj ciężko. Nawet trener, który cię na początku wyzywał od pist, jest pełen podziwu twojej wytrwałości. Ale mimo wszystko dalej jesteś cienką pizdą. Ale do czasu. Po 2 miesiącach wyrzeczeń z totalnej pizdy stajesz się średnią pizdą. Ale czujesz, że w 1 na 1 możesz najebać jakiegoś sepka. Myślisz sobie... Idziesz na żywioł, ubierasz się jak część napędowa roweru i zaczynasz przechadzkę po patologicznych osiedlach. Po 2 godzinach wędrówki jak jebany Steven Seagal na polu wroga podbija do ciebie jeden Sebiks. Pyta się ciebie, która godzina? Ty wyciągasz telefon, ja Sebek. Fajny telefon, chciałbym taki. Ty już wiesz co się szykuje, walisz mu prewencyjną bułę na ryj i Sebek pada na ziemię. Wiesz, że to nie może się zmarnować, więc bierzesz ostatnią dychę z jego portfela i połowę paczki Viceroyów niebieskich. I jak gdyby nigdy nic, wracasz na chatę. Wracasz do domu tak szczęśliwie, że rodzice podejrzewają, że coś nie gra. Pytają się ciebie, ćpałeś? Ale jesteś tak uradowany, że nawet cię to nie wkurwia. Postanawiasz iść już spać, bo za dużo wrażeń jak na 1 dzień. Przed snem tylko wyobrażasz sobie, jak będzie wyglądała morda kogoś, kto się do ciebie zepnie. Rano widzisz wiadomość na Messengerze w folderze inne. Ty kurwo, już nie żyjesz! Lekko obsrany, ale chuj. Przecież i tak ci nic nie zrobią. Przecież jednego sepka już najebałeś. Typek ewidentnie podkurwiony, mówisz, że za 20 minut jest u ciebie pod blokiem i będzie cię napierdalał. Ty jak typowa pizda mango zjeb. Nie masz znajomych, bo 2D jest lepsze od 3D. Więc postanawiasz zostać w chacie. Mija 20 minut i nie widzisz nikogo pod blokiem. Czuj dobrze, człowiek. Ekse. Nagle matka każe ci iść po masło do sklepu. Ty się pytasz, czy nie możesz za 2 godziny, ale matka każe ci teraz. Lekko obsrany, ale wychodzisz. Nagle zza drugiego bloku wyłania się 5 sepków. Jeden ma pałkę teleskopową. Jeśli Naruto miało cię czegoś nauczyć, to tego, żeby nigdy się nie poddawać. Masz element zaskoczenia. Wpierdalasz się na pełnej na sepka z pałką. Walisz go z buta na brzuch i zabierasz mu pałkę i walisz drugiego typa w łeb. Potem robisz szpagat w powietrzu i walisz 2 typów na łeb. 5. typek nie wie, co się właśnie od Janie pawliło i zaczyna spierdalać. Czujesz w sobie niesamowitą moc. Czujesz się jak jebany protak z anime. Wiesz już, co chcesz robić w swoim życiu. Zaczynasz treningi i postanawiasz zostać bohaterem narodowym. Patrzysz na ich rychło i mówisz pod nosem: Omea wamu shinderyu. I dokańczasz misję rangi S i biegniesz po masło. Wracasz z masłem jak pierdolony bohater, jednak ojciec z pasem szybko gasi twój entuzjazm, bo dostałeś 1 ze sprawdzianu, a tatuś ma uraz do złych ocen. Siedzisz w pokoju i myślisz nad swoją nową ksywą. Nie możesz jak pizda walczyć ze złem bez fajnej nazwy. Po godzinach rozmyśleń postanawiasz się nazwać Beka Max. To skrót od Bartek Cox Max, bo tak nazywałeś się w Minecrafcie za gówniaka. Nazwa ci się spodobała. Teraz musisz ogarnąć jakiś strój. Myślisz sobie, że musi to być coś w stylu One Punch Mana, bo nie masz zamiaru przystać na laurach i trenować dalej, by tak jak on brać wszystkich na hita. Musisz także zadbać o swoją fryzurę, bo jako taki niepozorny kozak typu mob z Mob Psycho 100 jest spoko. Tyle, że chcesz siać postrach bardziej niż jebany terrorysta z bombą na koncercie Ariany Grande. Postanawiasz sprawdzić limity swoich mocy. Idziesz na siłkę, bierzesz 30 kilo na łapę i jakoś nie czujesz różnicy między 5 kilo. Potem podnosisz całą sztangę załadowaną na full 1 ręką. Teraz wiesz, że jesteś jebanym kozakiem. Wszyscy patrzą na ciebie jak na jebanego pudziana, ale ty nadal masz 183 cm wzrostu i ważysz jakieś 70 kilo. Po siłce idziesz na kibel się wysrać. Idzie ci ciężko, więc skupiasz się na sraniu. Podczas srania patrzysz na rękę. Widzisz, jak twoja moc kumuluje się w dłoni i pojawia się niebieska kulka. Właśnie na kiblu nauczyłeś się jebanego Rasengana. Myślisz sobie, o kurwa. Nic więcej ci nie przychodzi do głowy jak wypróbowanie nowo nabytej zdolności. Piszesz do Sebiksa, któremu spuściłeś w pierdol, że ma przyjść z całą swoją bandą jutro pod wieczór na boisku szkolnym. Jednak zero strachu. Wiesz, że jak załatwisz jednego, to prawdopodobnie reszta albo narobi ze strachu w swoje trójpaskowe ubrania, albo pójdzie na pogrzeb.
Czekasz na boisku o godzinie 17. Jest zima, więc zaczyna robić się ciemno. Nagle widzisz grupkę około 20 typa, każdy ze sprzętem. Jednak nie czujesz strachu. Biegniesz w ich stronę z rękami z tyłu jak jebany shinobi. I zde. Krzyczysz Rasengan! I walisz pierwszego typa na łeb. Pada ogłuszony. Dwóch typów biegnie na ciebie. Układasz ręce i mówisz Kagebun Shinno Jutsu! Nagle jest 10 ciebie i każdy napierdala tych sepków. Po 5 minutach 20 sepków leży na ziemi, a ostatni klęczy i prosi o litość. Nagle sebek wstaje i zaczyna cię bić po brzuchu. Zaczynasz się śmiać i krzyczysz Muda, 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 muda! Po czym walisz typa na łeb i odchodzisz, zostawiając półprzytomnych sebów na ziemi. Wiesz, że jesteś niepowstrzymany. Czujesz w sobie potężną moc. Na oko ponad 9000 mocy. Następnego dnia idziesz do szkoły. Nikt nie śmie ci podskakiwać, bo pomimo aparycji wieszaka na hehe w UF-ie, pokazałeś już, na co cię stać. Czujesz dobrze, jednak coś nie tak. Cały dzień czujesz na sobie czyjś wzrok. Okazało się, że to uczeń z wymiany z Japonii. Kalkulator. Nie wiesz, o co chodzi. Typ zawsze tobą gardził przez bycie jebaną ota kurwą i skrzywianie jego kultury. Jednak tym razem w jego wzroku było coś innego. Ten wzrok wydawał się taki, jak w końcu znalazł godnego przeciwnika. Olewasz to jednak, bo uważasz, że to zwykły przypadek i co może zrobić ci jakiś jebany żółtek, który ma tendencję do upodobniania się do Luffy'ego z One Piece. Kitajec patrzy się na ciebie i mówi Anon-kun, jutro na boisku, samo południe, to ja. Patrząc mu w oczy, przypominasz sobie wcześniejsze przemyślenia o jego wyglądzie zewnętrznym i fakt, że co miesiąc trafia do szpitala na badania kontrolne. O kurwa JPG. Właśnie zdajesz sobie sprawę, że gość, z którym masz się spotkać na boisku, posiadał moce Luffy'ego z One Piece. Dojebał sobie nadciśnienie. Najwyraźniej nadużywał Gear 2. Od razu kończysz śmieszki, bo wiesz, że prawdopodobnie czeka cię z nim Suluwa. Obstrane myślisz, czy stawić się na miejscu spotkania. Nadszedł czas spotkania z Japońcem. Stoisz przed nim w odległości 3 metrów. Anon-kun, wreszcie się spotykamy. Wiesz, że to nie będzie łatwe, ale czujesz w sobie przypływ mocy. Walka trwa długo. Po 40 minutach oboje jesteście wykończeni. Podczas zbierania sił do ostatniego ataku przypomina ci się twarz twojego wujka i jego ulubiony cytat. Pamiętaj, Anon, szczupak jest król wód, jak lew jest król dżungli. Szkoda, że twój wujek nie może już ciebie zobaczyć. Zbierasz całą swoją siłę i walisz luja ogłuszacza Japońcowi. Ten pada na ziemię. Czujesz się jak Saitama. Jednak opadasz z sił. Tracisz przytomność. Budzisz się w szpitalu. Nad sobą widzisz ojca i zapłakaną matkę. Pytasz się, gdzie jest ten Japoniec? Ojciec mówi, jaki kurwa Japoniec, Anon? Ty od 3 tygodni leżysz w śpiączce. Kto ci kurwa powiedział, że możesz się napierdalać z sebą? Co kurwa JPG? Dokładnie pytasz ojca, co się odjebało. Powiedział ci, że sebek cię najebał i zajebał ci telefon i portfel. Po wyjściu ze szpitala wracasz do domu i idziesz płakać w swoją poduszkę z waifu. Dalej bądź jebanym mango zjebem bez znajomych. Czuj źle, człowiek. Brak profitu.